Kim był pierwszy profesjonalny piłkarz i dlaczego nim został? Musimy cofnąć się do XIX wieku, czyli do czasów, kiedy piłka była sportem dla dżentelmenów, a każdy, kto ją kopał, robił to za darmo. Aż w pewnym momencie do zespołu Blackburn Rovers został zwerbowany Fergus Souter. Fergusowi w zamian za grę w piłkę zaproponowano pieniądze. Jak na tamte czasy, było to nie do pomyślenia. Fergus był jednym z pierwszych zawodników na świecie, którzy za grę w piłkę dostawali wynagrodzenie. Szkocki napastnik wyróżniał się na tle swoich rywali, przede wszystkim doskonałą kontrolą nad piłką. Jego myśl taktyczna oraz szkoleniowa wzniosła zdecydowanie poziom piłki nożnej na wyższy level. Jest on do dzisiaj uważany za jednego z pionierów profesjonalizmu futbolu. Zostaw suba, jeżeli lubisz piłkarskie ciekawostki.